Jedni i drudzy chcą dobra lasów, ale obie strony mają zupełnie inne postulaty. W Katowicach przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim protestowali leśnicy. Obawiają się zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które mogą doprowadzić do, jak alarmują leśnicy, 100-tysięcznego bezrobocia. Ekolodzy i miłośnicy przyrody uważają, że leśnicy dbają tylko o swój interes, a nie o przyrodę. Łukasz Kądziołka. Po jednej stronie gmachu Sejmu Śląskiego leśnicy trzymali taki transparent, a po drugiej przeciwnicy ich postulatów taki. Chrońmy lasy, chrońmy siebie. Protesty związków zawodowych zrzeszających pracowników lasów państwowych odbyły się w całej Polsce. W Katowicach leśników było więcej niż kontrmanifestantów. Leśnicy nie wstydzą się tego, że pozyskują drewno, bo jest ono potrzebne i ważne dla polskiej gospodarki. Sektor leśno-drzewny to jest kilkaset tysięcy miejsc pracy, plus członkowie rodzin, plus dzieci. To jest 1,5, może 2 miliony ludzi. 6% podatków do budżetu państwa, podatków do budżetu samorządów. Uważamy, że można i należy zmieniać zgodnie z wiedzą leśną podejście do ekosystemów leśnych. Jednak nie w taki sposób, jak robi to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli zdaniem leśników bez konsultacji. Jednym z postulatów jest zniesienie moratorium na użytkowanie lasów, które resort wprowadził w styczniu i dotyczy 10 obszarów, w których wycinka ma być wstrzymana lub ograniczona. Jak mówią ekolodzy, to zaledwie 1,3% powierzchni polskich lasów, a leśnikom chodzi wyłącznie o to, że 100 tysięcy osób straci pracę. No i to jest faktycznie realne zagrożenie, ale zaraz wam powiem, z czego ono wynika. Wynika ono mianowicie z tego, że w Polsce na każdy hektar lasu przypada 3,2 osoby w postaci leśników, które tym lasem się zajmują. Dla porównania w Szwecji to jest 0,2 osoby. Przeciwnicy roszczeń związkowców zwracają uwagę na to, że dla lasów państwowych przyroda to czysty zysk. Nie ponoszą kosztów korzystania ze środowiska, bo przecież wyciągają drewno za darmo z lasu. My, obywatele, płacimy za korzystanie, za wodę, za ścieki, za emisje itd. Natomiast leśnicy nie muszą płacić z tego tytułu, pozostawiając ekosystem zniszczony. Dzień przed zapowiedzianymi protestami do leśników zwrócił się wiceminister klimatu. Jego zdaniem to polityczni baronowie lasów państwowych, którzy sprzyjali poprzedniej władzy, starają się wzniecać protesty. Próbują wmówić, że zmiana, przed którą stanęły lasy, jest czymś wymierzonym w was. Tymczasem ta zmiana jest dla was, bo sami o nią walczyliście. Wymierzona jest w nich i dlatego tak głośno krzyczą. Dzisiaj leśnicy przekazali swój apel wojewodzie śląskiemu. Dziękuję. Związek Leśników Polskich domaga się także natychmiastowej dymisji szefowej resortu i wiceministra Dorożały.